Ze zrozumiałych względów ostatnie sondaże mówią, że nie tylko ja, nie tylko pewnie pan, ale 75% Polaków rozumie i popiera. Tak. Oczywiście, jeśli będą te strajki kontynuowane, oczywiście, jeśli będą przeszkadzały w życiu ludności pozarolniczej, o tym muszą pamiętać ci formalni, nieformalni, ale także wszyscy strajkujący, a dotychczas generalnie nie było jakichś radykalnych zadań, no to może ten entuzjazm do popierania po stronie ludności rolniczej się nie utrzymać na tym poziomie. Ale co jest najważniejsze i to, co jest najgorsze? Otóż Polska pierwsza pokazała w połowie 2020 roku, to zaczęły się wtedy takie środowiska jak Oszukana Wieś na Lubelszczyźnie, a później na Podkarpaciu, że coś jest nie tak z granicą. Później przyszły bardzo czytelne sygnały, które były uspokajane widowiskowymi konferencjami prasowymi i opowiedział, że się nie dzieje. W połowie 2020 roku Jarosław Kaczyński powiedział, że zboże ukraińskie nie stanowi zagrożenia dla polskiego rolnictwa i to była trwała i stała wykładnia, bo jeszcze w listopadzie roku 2022 ówczesny wiceminister rolnictwa odpowiedzialny za te sprawy mówił, mamy wszystko pod kontrolą. A już w połowie lata 2022 roku widział pan piękne scenki, jak to się opowiadało o tym, że będą konwoje, na czele będzie jechał radiowóz policji, na końcu radiowóz Inspekcji Transportu Drogowego, a w środku trzy pojazdy. No i mimo, że rzeczywistość była inna, no, nastąpiło rozregulowanie rynku. No i w pierwszej kolejności to polscy rolnicy, później rolnicy Europy Środkowo-Wschodniej za to rozregulowanie zapłacili straszną cenę gwałtownego załamania się cen, spadku eksportu, a przecież byliśmy w roku 2021-2022 na trzecim miejscu za Francją i Niemcami w produkcji pszenicy choćby czy zboża w Europie i eksporcie. I to była silna, silna pozycja. No i czas zaniechań, to, że po miesiącach, a nawet po roku dowiedzieliśmy się dopiero z raportów NIK-u, że generalnie szara strefa i brak kontroli po polskiej stronie, brak wyobraźni decydentów, wyjątkowa słabość służb państwowych spowodowały, że nagle dowiadujemy się, że wjechało 120 tysięcy ton pszenicy technicznej. Nagle po roku się dowiadujemy, że nie było żadne 120 tysięcy ton, ale zdecydowanie więcej, a wielką karierę robił w zeszłym roku olej też opatrzony syndromem technicznego i pytanie, czy czasami nie został w polskich warunkach rozlany do butelek i my go nie konsumujemy. Ale ile mąki i paszy dla zwierząt powstało z pszenicy czy zboża technicznego, często słabej jakości. Co pokazały dopiero raporty NIK-u w zeszłym roku? Że na przykład skontrolowaną niebagatelną liczbę transportów, dokładnie 87, że w 37 stwierdzono istotne uchybienia, wady albo wręcz szkodliwość dla tych, którzy mogliby konsumować te zboża. Równocześnie wraz z zapychaniem się czy atakiem rosyjskim na dotychczasowy korytarz czarnomorski, dopiero po uwolnieniu w drugiej połowie zeszłego roku poprzez działania tureckie działań, wróciło to wszystko do normy i na nowo Ukraina jako jeden z czołowych eksporterów zbóż zaczęła sprzedawać na Bliski Wschód, do Chin czy do Afryki. No i w międzyczasie my byliśmy tu łudzeni, że oto zostaną zbudowane silosy przy granicy wschodniej, że stworzone zostaną korytarze transportowe, że powstaną wielkie terminale portowe. To się przełożyło na totalne załamanie na rynku polskim cen skupu, a pamiętajmy o tym, że rolnicy wyprodukowali do sprzedaży w zeszłym w tym sezonie zbożowym wyprodukowali to zboże w oparciu o rekordowo wysokie koszty, bo w międzyczasie do absurdalnych cen także polskie azoty dopuściły wzrost cen nawozów. No więc zamiast zapobiegać i mniej boleśnie i mniej kosztownie leczyć, no straty są po prostu niesamowite. No i a nie ma powodów, żeby nie wierzyć, bo jest to środowisko dobrze zorganizowane i korzysta z rzeczywiście świetnych analityków, mówię o Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, to w zeszłym roku w produkcji roślinnej
tylko rolnicy, tylko chłopi produkujący buraka cukrowego mogli liczyć na jakieś zyski. Większość poniosła istotne straty, bo przecież po załamaniu się cen zbożowych, także były długie okresy w ciągu ostatnich 2 lat, że mniejsze gospodarstwa rolne dokładały na przykład do produkcji świniaka w 2-3 kwartałach rocznych nie mniej niż 100 zł. Jeśli więc na 100-kilogramowym prosiaku dokłada pan 100 zł po cenie 5,70 czy 6,20 przy rosnących kosztach, przy dramatycznym wzroście wszystkiego tego, co służy do produkcji rolnej, ale także potęguje fatalne ceny wzrostu żywności dla finalnego odbiorcy. No bo co się stało? Mamy w skupie bardzo niskie ceny. No na przykład pszenica dzisiaj w Polsce, są tereny, gdzie nie ma kto dać 600-650 za tonę, a chleb nie potaniał, mąka nie potaniała, bo między polem a konsumentem jest w kilku miejscach transport, jest przetwórstwo, jest przeróbka, jest energia elektryczna na mielenie zboża, na opakowania, na wożenia. No i są także wszędzie poza rolnikami rosnące pensje w związku z inflacją i presja płacowa czy ceny energii. To przełożyło się na dramatyczną dekoniunkturę, o czym świadczy zaniechanie inwestycji, spadek kupowania maszyn i uwaga, na razie protestują rolnicy, a za chwilę w podobnej sytuacji będą pracownicy, a bardzo licznego i dobrze zorganizowanego i o konkurencyjnej w Europie i w świecie jakości produkcji techniki rolniczej. To jest dramatyczna sytuacja azotów, które 2 lata temu oszalały w tym pędzie podnoszenia cen i miały 1,5 miliarda zysku, a teraz łącznie z długami ma 5 miliardów długów. I mimo, że gaz wszędzie na świecie istotnie staniał jako podstawowy surowiec do produkcji nawozów azotowych, to w Polsce nawozy azotowe mają znowu tendencję rosnącą, a azoty, gigantyczny producent nawozów i nie tylko nawozów w Polsce, podpisał z 11 bankami porozumienia o rozłożeniu ciężaru spłaty kredytów i długów. No więc za chwilę mamy podobne zjawisko, jeśli chodzi o mleko, mamy podobne zjawisko, jeśli chodzi o wołowinę. Moi przyjaciele wrócili ostatnio z targów w Dubaju. No i mówią, Janusz, na tle światowej konkurencji, przy tak gwałtownym w ostatnim czasie wzrostu ceny polskiej wołowiny, przestaliśmy być konkurencyjni. Bo pamiętajmy o tym, mimo że zeszły rok zakończyliśmy świetnym wynikiem w eksporcie 51,5 miliarda euro, a więc i mimo tego, że w dalszym ciągu mamy bilans netto w eksporcie żywności zdecydowanie wyższy niż import, no to przypominam, że 10 lat temu mieliśmy blisko 20 milionów sztuk świń, teraz mamy za ostatnie miesiące około 9 milionów, ale mamy gwałtowny spadek liczby producentów na przykład świniny w Polsce, bo to już nie jest 200 ponad tysięcy gospodarstw, ale zaledwie 51 tysięcy. No i jeżeli do tego dochodzi, do tego, że mamy jeszcze kuriozalne sytuacje, otóż w walce o przyciąganie klienta do sieci dyskontów, firmy sprzedają jajka na przykład taniej niż kupują bezpośrednio od producenta, jeśli gwałtownie rośnie w tych firmach, które są właścicielami najważniejszych sieci dyskontowych w Polsce, rośnie udział marki własnej, które często bardzo się zleca, no to jaką mamy sytuację? W bardzo trudnej sytuacji znajduje się przemysł mleczarski pod presją dominującej roli sieci handlowej. W związku z tym nie może w skupie dać więcej z prostego powodu, bo sieci handlowe, chcąc nas przynieść, ograniczyć podwyżkę cen żywności, która jest przecież bardzo bolesna, łącznie z utrzymaniem kosztów mieszkania czy lekami, no co robią? No starają się kosztem dostawcy uzyskiwać wysoką rentowność. W związku z tym brak działań rządu, a także gigantyczne błędy popełnione w desygnacji i walce o polskiego komisarza rolnictwa, który przyjął zupełnie model nieadekwatny do potrzeb rolnictwa chłopskiego w Polsce i zakochał się w Zielonym Ładzie, zakładając, że
w tym Zielonym Ładzie będzie bardzo dużo rozproszonego procenta, nazwijmy to proekologicznego, a zapominając o tym, że najważniejsze starcie jest w tej części rolnictwa europejskiego i globalnego w części rynkowej, no widać jakie błędy po stronie rentowności produkcji rolnej zostały zrobione, a w tej chwili całe otoczenie rolnictwa poprzez czytanie statystyk w zakupach techniki, zakupach nawozów. Dlaczego o tych nawozach mówię? Tak, dlatego, że dramatem wielkim jest to, że rolnicy kupowali w roku 2021-2022 bardzo drogie nawozy, a dzisiaj nawet ci, którzy, a zakłada się, że jest w tej chwili w Polsce około 9 milionów ton zboża, łącznie z kukurydzą, zakłada, że jest w Europie jest ponad 30 milionów ton zboża i kiedy Rosja zastosowała ze zboża szczególnie broń globalną, bo ma już dzisiaj 30% światowego handlu zbożem i zwiększyła zasiewy i wsparła tanimi nawozami i stwierdziła, że z dostaw zboża na światowym rynku wywołuje się emocje, bo pamiętajmy o tym, że jest nas 8 miliardów, a około miliarda ludzi jest w strefie głodu albo głębokiego niedostatku żywnościowego, no to nagle okazuje się, że ta Europa także nie tylko na poziomie rządów, a szczególnie tych rządów, które graniczą z Ukrainą i są były bezpośrednio narażone, że jak pojawi się konkurencja produkcji w tańszych warunkach, także nie do końca w takich samych wymaganiach jakościowych, no to doszło do totalnego zakłócenia i zmącenia, ale przede wszystkim jest to, że rolnicy, ci nawet, którzy mają zboże w spichlerzach, nie mogą go sprzedać, a jak go sprzedadzą, to nawet nie odtworzą części kosztów na wytworzenie jednej tony. I co to oznacza w przyszłości? Że w tym roku wiosną będzie mniej nawozów, nie tylko tych azotowych, ale tych potasowych, tych fosforowych. W efekcie należy się spodziewać, że przy ograniczeniu zużycia nawozów, przy spadku pogłowia i mniejszym wykorzystaniu obornika, także dla masy suchej, dla poprawiania struktury gleby, będziemy mieli dużo mniejsze plony w tym sezonie. No więc jeśli to będą plony mniejsze, a ceny nie wzrosną, a takiej tendencji na giełdach światowych nie widać, no to okaże się, że ta stagnacja w dramatycznym utrwaleniu braku dochodowości, rentowności polskich gospodarstw będzie fatalna i wystarczy popatrzeć choćby w tym, w czym jesteśmy liderem europejskim, drugim, trzecim miejscu na świecie w produkcji jabłka, że nagle okaże się, że mamy trzeci z rzędu, kolejny rok o fatalnej rentowności na jabłko, a to oznacza wyrok śmierci na 10 czy 15% gospodarstw, które żyją i produkują te jabłka czy prowadzą sady. Także wygląda to po prostu wyjątkowo dramatycznie i tu nie ma łatwych skrótów, bo teraz trzeba robić lekcje z przeszłości, a więc te wszystkie korekty, próby interwencyjnego zakupu, próby wejścia do programów Unii Europejskiej, próby wejścia do FAO, ten to sposób zagospodarowanie tych nadmiaru tego zboża. Tu nie wykorzystuje się tego choćby, żeby to zboże wykorzystywać na produkcję na przykład alkoholu, który zasiliłby niektóre typy paliw na produkcję w biogazowniach i tak dalej, no bo żeby nie było tak, że my stosujemy różne działania osłonowe albo na bardzo odległe rynki z olbrzymią dotacją budżetową, wydając gigantyczne kwoty, wysyłamy te 2-3 miliony ton, a dużo łatwiej i prościej było je zagospodarować w formie właśnie na ten alkohol czy na tą energię w biogazowniach. Więc mamy do czynienia z dramatycznym rozdykodaniem, rozligowanym rynku. Mamy do czynienia z uzasadnionym protestem i niepokojem. Uwaga nie tylko w samym rolnictwie, ale w otoczeniu. I pamiętajmy o tym, że mamy w Polsce te 200-300 tysięcy gospodarstw o produkcji towarowej. Mamy 1 300 000 tych, które są zapisane gdzieś tam w KRUS-ie i mają charakter socjalno historyczne, ale pamiętajmy o tym, że rolnictwo plus sektor przetwórstwa rolno-spożywczego to w polskich warunkach 14-15% naszego PKB. No i także bardzo istotne miejsce rynku pracy. Jeśli dodamy, że
wiele zakładów przemysłu rolno-spożywczego to są obok starostwa powiatowego, które ma szpital i jakieś służby, największym pracodawcą w powiecie, to teraz proszę sobie wyobrazić, że na przykład pada wielka bojnia, jak na ten powiat, która zatrudnia kilkaset osób, nagle okazuje się, że zamyka się mała i średnia mleczarnia, przypomnę, następuje konsolidacja rynku mleczarskiego i obok takich wielkich, już zauważalnych w Europie producentów, jak na szczycie kapitału polskiego, jak Polmlek, Mlekowita czy Mlekpol, szacuje się, że w Polsce jest w warunkach roku 2021-2022 około 400 mniejszych, większych obok tych sieci mleczarni zajmowało się przetwórstwem mleka. Jeśli w perspektywie nie dalej 5 lat zejdziemy do około 50, to co to oznacza? To oznacza, że w wielu miastach, to oznacza, że w niektórych częściach województw nie ma mleczarni, która jest w stanie kupować mleka, bo jechanie do rolnika na 10-20 krów zbyt daleko nie jest opłacalne z punktu widzenia bardzo wysokich kosztów transportu. Więc rolnicy próbowali się także w tym okresie i racjonalizacji krów mlecznych, rozwijali te buchaje i bydło mięsne, a teraz w latem to było widoczne, mimo że w maju, czerwcu wyszła z Chin decyzja o możliwości eksportu na rynek chiński, mamy dzisiaj marzec i w dalszym ciągu te 5-7 polskich firm nie wysłało dotąd ani jednego kontenera. A dlaczego? A dlatego, że zajęci wyborami politycy roku 2023, zamiast pomagać eksportowi polskiej żywności, w tym także wołowiny, nie potrafili, nie umieli albo nie chcieli stanąć na wysokości zadania. A dzisiaj to wszystko spływa na nowe rozdanie polityczne, ale tu prostych rozwiązań, które w krótkim czasie przyniosą stabilizację i podwyżkę uzasadnionych cen skupu, po prostu nie widać, a jednocześnie, i to jest najbardziej dramatyne, choćby styczeń pokazał, że żywność zdrożała średnio 5,5%, mimo że inflacja była niższa, ale to, co najgorsze, to znaczna część spadku dynamiki wzrostu cen nie wynikała tylko z niskich cen skupu, ale wynikała z tego, wiele produktów zwierzęcych, mlecznych, bardzo sprytnie sieci handlowe wciągnęły naszych klientów w ramach różnego rodzaju akcje promocyjne, za które w różnej formie, ale przede wszystkim płaci bezpośredni dostawca na punkt. Proszę zwrócić uwagę, że część liderów politycznych tych strajków to są ludzie związani z poprzednią ekipą, którym nawet do września zeszłego roku nie przeszkadzał Zielony Ład. Janusz Wojciechowski przekonał Jarosława Kaczyńskiego, że Zielony Ład to jest kapitalny wkład PiS-u w politykę europejską, podczas gdy po pierwsze Polska w ogóle nigdy nie powinna zabiegać o komisarza rolnictwa, bo role w Europie są rozdane. Polska z Francją i niektórymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej powinna grać radykalnie na skrzydle w obronie chłopskiego rolnictwa, tradycyjnego oczywiście w sensie myśli, koncepcji średniej wielkości gospodarstw, ale pilnującego także przestrzeni celnej czy dopuszczalnej na rynku, a tego nie można zrobić, kiedy ma się komisarza, bo on z natury rzeczy jest obowiązany koalicyjnym działaniem wewnątrz Komisji Europejskiej i musi wypracować kompromisy. W związku z tym nie było polskiego głosu na skrzydle, bo polski komisarz to robił. Po drugie, Janusz Wojciechowski nie miał żadnej głębszej wiedzy ekonomiczno-rolniczej, tylko prawną i pewnie dużo lepszej roli występowałby jako komisarz związany z prawem, z przestrzeganiem, bezpieczeństwem systemu prawnego, a miał, delikatnie mówiąc, wizję rolnictwa, która jest piękna. To są wspomnienia w połowie lat 70. czy do roku 80., kiedy przyjeżdżał ze studiów prawniczych do gospodarstwa rodziny i tam widział dwa świniaczki, trzy krówki, kureczki biegające, wszędzie dwie kaczuszki, coś tam jeszcze. A takiego rolnictwa, choćby z powodów fitosanitarno-weterynaryjnych, już dzisiaj być nie może, tak? No i oczywiście ja też miło wspominam swoje doświadczenia z gospodarstwa warzywniczego podwarszawskiego, no ale dzisiaj w mojej okolicy gminy Lesznowola jest dwóch czy trzech tak naprawdę tylko rolników, którzy próbują utrzymywać się z produkcji warzyw, tak?
Reszta jest buzawodowcami, reszta wykorzystuje były obiekty rolnicze na magazyny, na różne działania. Wielu te grunty po odrolnieniu sprzedało, więc jest to zupełnie nowy model. W związku z tym no, trzeba tu mieć wielką i praktyczną wiedzę, no, a ponieważ cieszący się gigantycznym stopniem bezwzględnego władania myślami polityki Jarosław Kaczyński powiedział, że zboże ukraińskie nie stawia nowi zagrożenia, no to dopiero w roku 2020 i to raczej w połowie tego roku po stronie władzy dostrzeżono, że jest problem, ale było to już generalnie bardzo spóźnione, zaniechane i wyszły z tego tylko wielkie społeczne i ekonomiczne napięcia, nie tylko dla rolników. Rolnicy liczą na to, że jest jakaś możliwość działania, że szybko to wróci, tak? A kwestia jest taka, no nie tak łatwo tępi się koszty, nie tak łatwo z dnia na dzień przekonuje się do głębokiej modyfikacji Komisji Europejską, nie tak łatwo znajduje się kilkanaście miliardów na skuteczną interwencję, nie tak łatwo znajduje się nabywcę na 4 nadwyżkowe na dzisiaj przed zbiorami zaczynającymi się w lipcu nadchodzącego sezonu nabywców poza granicami kraju i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko 2-3-letnie spóźnione działania i pamiętajmy też o tym, że ten model, że łatamy i pobudzamy rolników tylko dlatego, że za chwilę będą jakieś wybory, nie jest fajny. Oczywiście cieszyć się trzeba z tego, że na początek europejska frakcja ludowa podjęła radykalne zmiany. Zupełnie innym głosem dzisiaj mówi van der Leyen i większość tego parlamentu. No ale zanim te działania osłonowe wejdą, zanim to dotrze do gospodarstw, zanim wyzwoli nowe poczucie rzeczywistości, a przypomnę, że na przykład na początku zeszłego roku, czy jesienią późną roku 2022, ówczesny minister, wicepremier opowiadał o tym, że za chwilę jest kontrakt na 1 000 000 ton w Maroku i to sprzedamy. Tak? No, że ten 1 000 000 sprzedamy. Po czym jak się sprawdzi, co w wyniku przyspieszonych, racjonalnych działań rządu się stało, no to między innymi przez pierwszą połowę roku 2022 zapomniano o tym, że jest port w Kołobrzegu, który rok wcześniej 60 tysięcy ton wysłał, więc nie był nawet na liście potencjalnych eksporterów czy dystrybutorów do zachodniej Afryki statkami zbożowymi. Tak? No więc taka skala nieudolności, niewydolności i odpowiadanie na te realne wyzwania tylko konferencjami prasowymi czy wypowiedziami polityków, no to jest za mało. Także niewątpliwie trzeba się cieszyć, że nowy premier, nowe kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa, a także w parlamencie się coś zmienia, no ale jeżeli, prawda, rolnicy także będą mieli na czele rozpoznawalnych liderów protestu, którzy sami mieli kłopoty na przykład w skupowaniu zboża od rolników i w terminie płacenia i mają nawet wyroki, no to świadczy, że gdzieś ktoś i tak dalej parę rzeczy przeoczył i zapomniał. No i druga kwestia, bo te strajki rozlały się przecież na całą Europę. Dlaczego później niż w Polsce zaczęły się protesty? No bo my byliśmy bliżej tych zjawisk, bo tam ta dekoniunktura przyszła ciut później. Ale pamiętajmy o tym, że już w 2022-2023 roku choćby sektor winny we Francji, w Holandii, w Hiszpanii czy we Włoszech musiał walczyć z nadmiarem produktu i interwencja miała polegać na skupieniu i utylizacji setek milionów litrów wina wytworzonego. A więc ewidentnie widać, że Europa, która zbudowała pewien potencjał nadpodaży ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe, no musi tutaj bardzo tego pilnować, a równolegle toczyły się przecież i toczą negocjacje z Mercosur. No i za chwilę, jeśli te negocjacje przyniosą ostateczne rozwiązania, okaże się, że w Polsce nie ma potrzeby produkowania borówki niebieskiej, czyli amerykańskiej, bo w razie czego Chile i kilka innych krajów przyśle tu kilkanaście tysięcy ton i to szybciej niż myślimy, tak jak zaczyna się to dziać na przykład z truskawką, gdzie bardzo dużo nie sprzedaje do nas Serbia, ale sprzedaje Egipt czy Maroko do Europy. My jesteśmy w kryzysie i tak jak mówiłem, w tej chwili kryzys ze względu na brak środków w gospodarstwach rolnych, na spadek modernizacji, inwestycji przełoży się na najbliższe otoczenie.
na strukturę zatrudnienia, na konkurencyjność, na zakupy i wymianę techniki, technologii i tak dalej. W związku z tym na gwałt trzeba szukać także, bo proszę zwrócić uwagę, niemieckie rolnictwo lepiej zorganizowane, o większej powierzchni, też jest w fazie w tej chwili dramatycznego kryzysu, o czym świadczą wyniki giełdy niemieckiej, dużej i małej, jeśli chodzi o ceny tuczników, tak? I to się przekłada też na Polskę, bo jakby ta nasza cena jest powiązana z niemieckimi cenami. Jak do tego dodajmy to, czego nie wymieniałem, czyli ptasią grypę, dodajmy ASF, które ograniczyły znaczące wiele rynków, na które docieraliśmy, to na przykład nie tylko dzisiaj, ale i przedwczoraj ja zawsze krzyczałem wręcz głośno. Tak dużo kupiliśmy broni z Korei Południowej. Dlaczego w czasie tych negocjacji nie postawiliśmy sprawy jasno, że spodziewamy się większego niż dotąd otwarcia rynku kraju dużego, który jest dużym i stałym i dobrym importerem światowej żywności. No więc pamiętajmy o tym, że nawet minister obrony, pamiętajmy o tym, że premier, wicepremier, prezydent też mają być ludźmi, którzy walczą o te nowe rynki, walczą o podtrzymanie kontaktu, o dobrą opinię. No jeszcze jedna kwestia, która jest bardzo ważna. Wydzielmy Zielony Ład z jego szczegółami, tam ograniczeniem chemii, czegoś jeszcze, w tym co dobre od tego, ale pamiętajmy o tym, że Zielony Ład także z punktu widzenia pewnej teorii powinien zawierać najwyższą możliwą dopuszczalną jakość żywności. W związku z tym nie może być też także i po stronie rolników dzisiaj. Musi być pełna gwarancja także dla tych, którzy kupują polską żywność w Polsce i tych, którzy kupują polską żywność poza granicami, że polska żywność jest w najwyższych standardach fitosanitarnych i zdrowotnych. Jeżeli tu coś stracimy, to skala kryzysu jeszcze się pogłębi. Pamiętajmy o tym, że nie tylko w skali świata ten miliard niedożywiony i te 600 minimum, które są w strefie trwałego albo okresowego głodu, to jest wyzwanie, ale też popatrzmy na te najsłabsze nasze gospodarstwa i widać wyraźnie, że ze względu na wzrost kosztów życia i wzrost cen żywności dla nabywcy, duża część, te kilka procent w Polsce, jest to więcej niż było poprzednio, znajduje się w strefie ubóstwa z punktu widzenia także dostępu i kupowania sobie żywności, tak? I widzimy, jakie jest olbrzymie ciśnienie nie tylko ludzi, środowiska pomocy społecznej. No i w związku z tym też wokół tego trzeba robić rozwiązania. Ale pamiętajmy o tym, że transfery socjalne muszą być racjonalne i mądre, żeby jednocześnie inspirowały do trwałego wchodzenia w pracy, a nie uczenia się życia na koszt innych.